Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Jam Bogiem Twoim. Tak powiedział Pan Bóg do Abrahama, zachęcając go do tego, by ten właśnie był blisko Niego. Chcę, byśmy zajrzeli jeszcze raz do fragmentu z listu do Rzymian z 4 rozdziału i przeczytali jeszcze raz wersety 14 do 22. Czytamy tam, apostoł Paweł pisze słowa takie. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje. I nie zawahał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełnie pewność, że to, cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytano mu to, zostało za sprawiedliwość. Apostoł Paweł zwraca uwagę bardzo mocno na zachowanie i postawę Abrahama, który był w wyjątkowych okolicznościach. Abraham nie miał potomstwa przez długie lata. I jak apostoł Paweł wskazuje, około 100 lat mając, usłyszał obietnicę. I oczywiście apostoł Paweł wyrywa to z kontekstu całej historii, którą mamy zapisaną w pierwszej księdze Mojżeszowej, gdzie za chwilę zajrzymy do kilku fragmentów, by przyjrzeć się dynamice całej tej sytuacji. Bowiem gdy czytamy, oczywiście jest to pewne uproszczenie. Zresztą piękny zwrot, który jest wart analizy i zagłębienia, którego używa apostoł Paweł, gdzie mówi wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. I żeby zrozumieć dynamikę tego słowa, cóż to takiego, mieć nadzieję wbrew nadziei i tę nadzieję wzmacniać tak, żeby wiara w moim umyśle i w sercu była, to dobrze jest przyjrzeć się historii. Bo niekiedy, gdy patrzymy na jakieś obietnice, po pierwsze, czy na krótkie stwierdzenia, opisy, których używa czasami apostoł Paweł, który posługuje się często skrótami z racji tego, że zna ten tekst, a pisze listy, stąd też jakby nie ma jakby czasu i miejsca na to, by przepisywać całą historię. Ale pisząc te listy, odwołuje się często do tych, którzy znają tę historię. A dzisiaj patrząc na te możliwości, jakie mamy, gdy mamy Stary i Nowy Testament, to przy czytaniu apostoła Pawła możemy nie tylko wsłuchiwać się w te wersety i treści, które on nam przekazuje, ale mamy prawo zajrzeć do kontekstu, a nawet powiedziałbym obowiązek, by znać kontekst, z którego wypływa nauka, którą przekazuje apostoł Paweł. Tym się zajmowali często właśnie i Żydzi, którzy badali Pisma. Na tym polega też badanie Pisma. Skoro Pismo Święte jest podstawą naszej wiary, to dobrze by było wiedzieć, cóż to jest za podstawa, z czego ona się składa. Dlaczego to jest potrzebne? Potrzebne dla nas samych, byśmy my mogli uporządkować naszą świadomość, w co konkretnie wierzy. Bo wiara jest funkcją poznawczą. To znaczy, że nie jest to tylko emocja, która jest pochodną i częścią tych funkcji poznawczych, ale jest zupełnie odwołującą się do świadomości człowieka. Czasami się postrzega wiarę jako aspekt emocjonalny, dlatego też często się powiada, ludzie mają uczucia religijne. Uczucia religijne to jest jak opakowanie na bardzo cennym, wartościowym towarze. Czasami opakowania są bardzo piękne, piękna reklama, barwne rzeczy. No dzisiaj w dobie marketingu niekiedy opakowania przewyższają jakość tego, co jest w środku. Ale nie jest tak z wiarą. Uczucia są częścią doświadczenia, jakim jest wiara. Ale one są też czymś nieodzownym i wciąż funkcjonującym. Dlatego warto poznawać pewne treści u źródeł, by moja wiara była uporządkowana. Po to, żebym ja sam wiedział o sobie, kim jestem, komu zaufałem i dokąd zmierzam. Bym ja umiał odpowiedzieć sobie na pytanie,
Dlaczego to, co mnie spotyka, jest właśnie takie? Czego się mogę spodziewać i dokąd mogę się udać, kiedy brakuje mi sił w tym stanie, w jakim jestem? Jeśli ta wiara nie jest poukładana, jeśli ona jest tylko uczuciem, to będzie jak pogoda. Będziemy wierzyć Bogu wtedy, kiedy będzie dobrze. Nie będziemy wierzyć w Boga, kiedy będzie źle, bo uznamy, że Go nie ma, dlatego zło nas dotyka. Stąd też to jest kryzys wiary wielu ludzi, których wiara jest bardzo powierzchowna i emocjonalna. Wiara jest uporządkowana i jest cechą rozumną. Odwołuje się do funkcji poznawczych, naszej koncentracji, uwagi, pamięci, wyobraźni. I Bóg w ten sposób przemawia do człowieka. I teraz, gdy czytamy o Abrahamie, apostoł Paweł opisuje nam, że on, mając około 100 lat, żywi nadzieję wbrew nadziei. My już w tym momencie możemy zrozumieć, co to znaczy wbrew nadziei. No, wbrew takiej nadziei, że jako 100-letni człowiek już z natury nie może się spodziewać potomstwa. Czyli raczej z punktu widzenia ludzkiego doświadczenia i nie tylko jego samego, bo to nie było tak, że akurat Abraham w 100 lat miał taką dysfunkcję, że nie mógł być ojcem. To było zupełnie oczywiste w tamtych czasach, że człowiek w starszym wieku, on jako mężczyzna około 100 lat i jego żona, która miała około 90 lat, stąd też wiadomym było, że w tym wieku, już w tamtych czasach raczej nie spodziewano się dzieci. Zatem z natury powstaje beznadzieja, czyli nie ma nadziei na potomstwo naturalne w tym momencie. Ale Pismo mówi, że on żywi nadzieję. To jest piękne stwierdzenie, które żywi nadzieję. Co to znaczy? Karmię. A co to jest nadzieja? Nadzieja też należy do funkcji poznawczych, czyli mojego wyobrażenia. Nadzieja jest stanem oczekiwania, czyli pobudza troszeczkę moją fantazję i wyobrażenie. Co to się wydarzy kiedyś? I teraz, żeby żywić nadzieję, no to dostarczam informacji, myślę, przetwarzam, wyobrażam sobie, co może tam być. I Abraham żywił nadzieję wbrew nadziei, ale musiał mieć jakiś powód, że tę nadzieję żywił. Bo on nie siedział sobie jako staruszek stuletni, gdzieś tam patrzył w księżyc, czy tam w niebo, czy przed siebie i sobie rozbudzał, ale fajnie, będę miał dzieci. Skąd on mógł sobie o tym pomyśleć, kiedy nie było na to nadziei? Nie, nie, to nie był jakiś, powiedzmy, nieograniczony fantasta, ale to był bardzo rzeczowy człowiek. On miał wielkie zasoby, miał wielu sług, wielki majątek w postaci dóbr materialnych, a szczególnie też zwierząt, owiec i bydła. Także jego zasoby były bardzo duże, był to bardzo zorganizowany człowiek, był to, można powiedzieć, przedsiębiorca. Zatem to nie był człowiek, który dyzio marzyciel, leży, nic nie ma, ale marzy, że będzie kiedyś królem, no i jest królem samego siebie, nic więcej. Abraham miał podstawy, żeby myśleć o sobie wiele, ale też znał też swoje możliwości. I mimo to żywił nadzieję. Dlaczego? Dlatego, że ktoś tę nadzieję w nim rozbudził. Ktoś tę nadzieję ożywił i ona zaczęła funkcjonować, a teraz Abraham ją żywił do tego stopnia, że uwierzył. Ale czemu uwierzył? Uwierzył właśnie obietnicy. I tu bym chciał właśnie, byśmy zerknęli do kilku fragmentów tekstu, by zrozumieć i wczuć się w tę dynamikę. Po co nam to jest? A po to, że Słowo Boże jest natchnionym Słowem. Słowo Boże jest wciąż żywe. Jeśli słuchasz je, ty i ja, to Bóg chce do ciebie przemówić. Chce przede wszystkim, wtedy zrozumiesz, że przemawia, jeśli wzbudzi się w tobie wiara. A wiara rodzi się przez słuchanie tego Słowa. I to Słowo, gdy czytamy, dowiadujemy się choćby nawet z listu Jakuba, że staje się i przyjmuje czasami taką formę zwierciadła, lustra, w którym możesz dostrzec własne odbicie. I teraz właśnie czytając tę historię Abrahama i na tej dynamice przeżyć i doświadczeń Abrahama koncentrujemy się i mi zależy, byśmy zobaczyli, by móc zobaczyć, że Abraham nie odstawał jako człowiek od nas. Że nie był kimś bardzo odmiennym i wybrańcem, był wybrańcem Bożym, ale nie tego rodzaju, jak sobie czasami wyobrażamy. O, super, gdzie nam da Abraham? On jest taki wspaniały. Cóż, no, człowiek się taki urodził, już musi być, a Abraham to jest gość.
takie ma szczęście. No tak, jeśli nie znamy tekstu Pisma Świętego, to możemy sobie tak pomyśleć. Rzeczywiście bohaterowie wiary to szczęściarze, których Bóg wybrał. Zadaj sobie trochę trudu i przysłuchaj się i przeczytaj historię, a zobaczysz, że byli to ludzie z krwi i kości. Tak samo posiadający wiele zdolności i tak samo posiadający wiele słabości jak ty i ja. Ale o czym nam to mówi ta prawda, którą odkrywamy? O tym, że Bóg jest dostępny dla każdego. I że Bóg szuka relacji z tobą. I dla Niego też jesteś wyjątkowy, jak Abraham. A co jeszcze apostoł Paweł powiada? Że właśnie kiedy zaczniesz wierzyć Słowu Bożemu i obietnicom dziś kierowanym do ciebie, stajesz się dzieckiem Abrahama. Że możesz się nazwać Abrahama własnym ojcem. I nie ze względu na pokrewieństwo, ale ze względu na zaufanie temu, któremu również Abraham zaufał. Bo tak apostoł Paweł mówi, że ci, którzy wierzą w Bożej obietnicy, stają się dziećmi Abrahama. Cóż takiego wydarzyło się w tej historii Abrahama? Właśnie przyjrzymy się. Otwórzmy sobie 12 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Przeczytamy kilka wersetów. Zwrócimy uwagę na kilka szczegółów istotnych w tym właśnie rozważaniu, które teraz prowadzimy. 12 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Przeczytamy sobie od pierwszego do trzeciego. Rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. I uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. Uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie i przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. 4 werset. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Harana. Abram wyszedł ze współczesnej, czy nawet historycznej Mezopotamii, współczesny Irak, Iran, z tych regionów i udał się do obecnego miejsca, którą nazywamy Palestyną i Izraelem. Przeszedł tam do krainy, która historycznie wówczas nazywała się Kanaanem, ale przeszedł tam zgodnie z poleceniem Boga. To był pierwszy akt wiary, zaufania i posłuszeństwa, które są jednym. Jeśli jest żywa wiara, to jest tam zaufanie. Jak jest zaufanie, to jest też określona czynność zgodna z tym, komu ufamy i w co wierzymy, czyli posłuszeństwo. Abraham wyszedł z tej rodziny i czytamy tutaj słowo, że miał 75 lat. Nie był to zbyt młody człowiek, powiedzmy sobie, był to dojrzały człowiek. Młodość wspominał historycznie. Natomiast teraz był dojrzałym, poukładanym człowiekiem, który zaufał Bogu i poszedł. Ale Bóg co mu powiedział? Że On uczyni z niego naród wielki i ten będzie błogosławieństwem dla świata. Obiecał mu asystę, wsparcie, bezpieczeństwo, a nawet pewną zależność, że ten świat na tyle będzie błogosławiony, na ile będzie błogosławił Abrahama i jego potomstwo. W tym momencie jeszcze zwany jest Abramem. I będzie świat błogosławiony na tyle, na ile będzie błogosławił jemu. A jeśli będzie stawał mu na drodze, jemu, jego potomstwu, wówczas również Bóg będzie stawał na drodze tych wszystkich ludzi. Bardzo ciekawa zależność. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Abram nie bardzo to rozumiał i ja bym też nie zrozumiał, o co chodzi, ale to fajnie brzmi. Jest zapewnienie bezpieczeństwa. Abram co zrobił? Wybrał się w drogę. Obiecano mu potomstwo. Cóż się dzieje dalej? Gdy otwieramy 15 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, czytamy sobie od 1 do 6 wersetu takie słowa. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją. Zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę, bezdzietny, a dziedzicem domu mojego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc twój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas
doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo Twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Okoliczności, w jakich Bóg przychodzi i rozmawia z Abramem. I tutaj wchodzimy w atmosferę tej dynamiki, tej historii. Mianowicie czytaliśmy w 12 rozdziale, że kiedy Abram miał 75 lat, Bóg przyszedł do niego i powiedział: wyjdź od ojca swego, z rodziny swojej, zabierz to, co masz, cały dobytek i udaj się do ziemi, którą dam tobie i potomstwu twemu, i będziesz miał potomstwo. I ono będzie wielkie i będzie błogosławiony cały świat, wszystkie narody w tym potomstwie. Abram uczynił, poszedł. Teraz, gdy czytamy, ta historia, ten moment dzieje się wtedy, kiedy Abram ma 85 lat. Skąd o tym wiemy? Gdy czytamy następny rozdział o Hagar i Ismaelu i końcówkę tego rozdziału, dowiadujemy się, że kiedy już po całej tej dramatycznej sytuacji, jaka się wydarzyła w domu Abrama, dowiadujemy się 16 werset 16 rozdziału. A Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. Czyli 85 lat ma Abram, kiedy przemawia do niego Bóg ponownie. 75, 85. 10 lat. 10 lat. Czy czekaliście na coś 10 lat? Jaką nadzieję żywiliście na spełnienie się tego, co wam obiecano 10 lat wcześniej? Nie czytamy wcześniej, żeby Pan Bóg tak często przychodził do Abrama. Czasami nam się właśnie tak wydaje. Ach, ci bohaterowie wiary. Bóg do nich przemawia. Ot tak, o blisko, tu słyszą głos. Ci to byli fajni, mieli takie fajne relacje z Bogiem. No spójrz i spójrz na siebie. Czy chciałbyś, żeby Bóg cię odwiedzał co 10 lat i coś ci powiedział? I żebyś po prostu był wierny temu, co ci 10 lat temu powiedział. Co to jest 10 lat, gdzie powiedziano ci coś, że to się stanie, a ty widzisz, a szczególnie w jego przypadku, wyobraź sobie siebie. Patrzysz, że twoje ciało się starzeje. I właśnie ta rozmowa. O Panie, no ja rozumiem, fajne obietnice, no dziękuję. Zresztą Bóg reaguje dlaczego? Mówiąc mu, że wzbogaci go, dlatego że przed chwilą niedawno Abram złożył dziesięcinę Melchisedekowi. Po wojnach, które przeprowadził z pewnymi ludami, miał łupy i złożył dziesięcinę z tego właśnie Melchisedekowi, żeby Boga Najwyższego uczcić. I Bóg przychodzi i odpowiada mu, że słuchaj, wynagrodzę ci to. No Abram mówi, no tak, ale cóż, Abram jest świadom swojej kondycji, dlatego mówi, ja schodzę bezdzietny do grobu. A moim potomkiem, zgodnie z prawem i dziedzicem, będzie po prostu jakiś niewolnik, sługa, który jest w moim domu, bo takie było prawo i raczej nie ma nadziei na to. A Bóg mówi, nie tak będzie, nie tak. To, co z ciebie wyjdzie, z twoich krwi, z twojej kości, to będzie potomstwem. Po 10 latach. Po ludzku byśmy zapytali się, czy można komuś takiemu wierzyć, kto 10 lat temu mi obiecał, że będę wielkim narodem, a ja po 10 latach jestem prawie w tym samym miejscu i okazuje się, że już ręce zaciera mój niewolnik, że jeszcze chwilkę, a będę dziedzicem. I raczej nie widzę możliwości na to, żeby się coś zmieniło, bo ja po prostu się starzeję. Czy można wierzyć komuś takiemu? Nasze wyrachowanie ludzkie skreśliłoby takiego gościa po 3 tygodniach. Nie wykonał zapłaty, trzeba go zlikwidować, zapisać go w rejestrze oszustów może, którzy wprowadzają w błąd, pozwać do Trybunału Praw Człowieka. Jak tak można ludzi w błąd wprowadzać? Zawierać z nimi umowy, a potem ich nie wypełniać, prawda? My dynamicznie żyjemy, bardzo szybko, chcemy szybko mieć od razu. No i tutaj nasza wiara napotyka na problem. Żyjemy, obwarowujemy się prawem w relacjach między nami, przyspieszamy jedni drugich, zmuszamy do zobowiązań. Jakoś szczęśliwsi nie jesteśmy. Żyjemy coraz szybciej, mamy coraz więcej, żyjemy coraz wygodniej, a coraz bardziej nieszczęśliwi, zagubieni, puści i wymęczeni. A tu Bóg mówi, wejdź, zrób to, co ci mówię, a uczynię z ciebie naród wielki.
przychodzi teraz po 10 latach i mówi mu, że z twoich kości, z twojej krwi wyjdzie potomstwo. A co się stało? Jaka była reakcja Abrama? Znowu zaufał Bogu. I Bóg widział jego wiarę i powiedział, poczytano to jest ku twojemu usprawiedliwieniu. Co to znaczy, że poczytano mu ku usprawiedliwieniu? Że Abram jest godny posiadania relacji z Bogiem. Dalej otwórzmy 17 rozdział. Czytamy w 17 rozdziale od pierwszego wersetu takie słowa. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowiłem bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił. Oto przymierze moje z tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody i królowie pochodzić będą od ciebie i ustanowię przymierze moje między mną a tobą, potomkami twoimi, a po tobie, według pokoleń ich i jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Oto, co mówi Bóg, spotyka znowu Abrama i czytamy, ile ma lat już? 99. Czyli mamy 14 lat następne, które mija. W ciągu tych 14 lat wydarzył się dramat w życiu Abrama. Pojawił się kryzys jego wiary. Kryzys jego wiary dramatyczny, który z perspektywy ludzkiej już by spowodował, że może pewne społeczności, wspólnoty, pewne grona zdyskwalifikowałyby całkowicie Abrama w kwestii jego wiary, jego postawy, zachowania, uczynku i owoców. Dlatego, że przed chwilą Abram miał obietnicę, że z jego krwi i kości wyjdzie potomek, ale przychodzi moment kryzysowy, gdy widzi Abram i Sara, widzą Sara i widzą, że ich ciała są obumarłe, postanawiają pomóc tej obietnicy. I Sara postanawia oddać swoją służebnicę jako osobę, która ma nosić w łonie dziecko spłodzone przez Abrama, a potem urodzić niejako na kolanach tej Sary to dziecko, że jakoby z Sary wychodziło to potomstwo. To ciekawa kombinacja, którą stworzyli właśnie Sara i Abraham w tym momencie, żeby pomóc obietnicy. To nam pokazuje często taką sytuację naszego życia. Jak często niekiedy próbujemy pomóc obietnicy. I myślimy nad tym, jak tu połączyć te rzeczy, zrealizować to, co chcemy, a jednocześnie nie czekając, a nie mając cierpliwości na to, żeby dłużej oczekiwać na spełnienie obietnicy, coś zrobić w tej kwestii, żeby ta obietnica się zrealizowała. I czasami tak mocno się niekiedy posługujemy metaforami, bo Biblia mówi wielokrotnie w metaforach, że czasami gubimy się niekiedy i próbujemy metaforyzować niektóre obietnice. Czy to było metaforą, kiedy powiedział, że z twojej wnętrzności, z twojej krwi i kości będzie ten potomek? To nie była metafora. To było bardzo konkretne oświadczenie boskie. Natomiast Abraham i Sara zinterpretowali jako metaforę i użyli tutaj niewolnicy. W efekcie urodził się syn, który miał na imię Ismael. I przez 13 lat, stał się wielką nadzieją dla Abrama i radością. I wyobrażam sobie, co mógł czuć Abram, będąc dumny z tego, widząc, jak ten chłopiec rośnie. Miał go przy sobie, zabierał go może na polowania, na różne wędrówki. Cieszył się i żył z taką nadzieją, że Boże, spełniłeś swoją obietnicę. Nie wdawał się w dyskusję, czy to akurat tak, czy nie. Mógł cieszyć, ale przed moment, że powstał pewien kryzys w tej rodzinie, że jednak tam następuje konflikt. Sara jednak nie czuje się najlepiej z tym, chociaż to był jej pomysł. Widzi, że jednak dzieją się złe rzeczy. Hagar zaczyna próbować zajmować miejsce Sara, nawet wyprzeć ją z tego względu, że ona miała potomstwa. Abraham kocha Sarę.
kocha też swojego syna i stoi w bardzo trudnym momencie. Jest to dramatyczny moment. Dwa razy Abraham musiał żegnać się z synami. Dwa razy miał próbę, w której musiał pokazać swoją wiarę, posłuszeństwo Bogu. Sara powiedziała, że nie może więcej taka być sytuacja i Hagar musi odejść. Abraham nie wie, co zrobić, ale Bóg mu mówi, uczyń tak, jak ci mówi żona. Wówczas odprawia Hagar i swojego syna, wyposażając go w to wszystko, co jest potrzebne. Ale serce ma rozdarte, gdyż wraca do punktu wyjścia. Jak to? Ja nie mam potomstwa. A to już było tak pięknie. 13 lat. 13 lat budzenia nadziei. Trzeba tę nadzieję zgasić. To nie tu. Nie tak. Widzicie tą dynamikę doświadczenia? Możecie sobie wyobrazić tą sytuację. Wielkich nadziei, wzlotów, radości. A potem to wszystko jak bańka mydlana pęka. I znów jestem gdzie? W punkcie zerowym. Co ja mam zrobić? I po tym dramatycznym wydarzeniu Bóg przemawia do Abrama. Trwaj w społeczności ze mną. Ja jestem Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Bądź dojrzały. Słowo doskonałość w Biblii określa też dojrzałość. Ale pytanie, do czego dojrzałość? Bo dojrzałość zazwyczaj możemy używać przy owocach, załóżmy. Kiedy są naprawdę dojrzałe, wtedy są smaczne. I wtedy, jak są prawdziwie dojrzałe, możemy powiedzieć doskonały, doskonały smak. Właśnie to jest ta doskonałość, dojrzałość do tego, by rozumieć Boga. By móc trwać w nim w społeczności. Żeby móc słuchać Boga, rozumieć to, co do ciebie mówi. I znów Bóg powtarza. Teraz ma 99 lat i znowu przypomina mu obietnicę, którą dał mu w 75 roku jego życia. No po ludzku byśmy powiedzieli, no nie ma takich umów. Nie ma. Między ludźmi nie ma takich umów, żeby coś miało być zrealizowane w taki sposób. Nie, nie, nie. My musimy potwierdzenia mieć. Nie, tu mnóstwo prawników, paragrafów, przepisów narobimy, że absolutnie, zbyt długo to wszystko trwa. To musi być tu i teraz. Tak możemy jako ludzie między sobą robić. Tak robimy się. Łapiemy za łby do sądów i robimy zamieszanie, kłócimy się, szarpiemy, żeby wymóc jeden na drugim. A pytanie, a cóż twoje słowo znaczy? Kim ty jesteś, że ty możesz coś obiecać, że coś zrobisz? Tworzymy te umowy i dzieją się rozmaite rzeczy. I ile bałaganu jest w związku z tym. Jest dziedzina prawa zupełnie związana z tym, żeby rozwiązywać problemy umów między ludźmi, między firmami. Te umowy, które tworzą ludzie. Właśnie tutaj Abraham wraca do punktu wyjścia, gdzie uczy się polegać na umowie z Bogiem. Na zaufaniu Jego obietnicy. I to jest właśnie ta historia, w której apostoł Paweł pisze wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. I że mając około 100 lat, zaczyna się spełniać ta obietnica. Widzisz swoje odbicie? Pomyśl nad sobą. Może to ukazuje jakiś etap twojego życia, że chodzą po głowie różne myśli, że masz wrażenie, że nie ma już nadziei na nic. Że jesteś pusty i samotny. Nagi w ciemnościach. I że ten Bóg jakoś kiedyś coś powiedział. Coś drgnęło moje serce. Ale teraz jakby szukam Go i nie słyszę. Nie wiem, gdzie On jest. Chyba zapomniał o mnie. Jak myślisz, czy Abraham nie miał powodów, żeby tak myśleć i tak się czuć? Myślę, że miał powody i tak się czuł. Bo był normalnym człowiekiem. O tym świadczą błędy dokonywane w jego życiu. Że z jakichś powodów musiał zdecydować, że weźmie tę niewolnicę, która będzie matką dla jego syna, żeby pomóc obietnicy. Skąd to wynikało? Z jego wyobrażenia. Z jego myśli, z jego koncepcji. Tak zaczął tworzyć swoje wyobraźni. Jak ty i ja funkcjonujesz w pewnych sytuacjach kryzysowych? Czy odwołujesz się do obietnic Słowa Bożego, czy też obietnice odsuwasz, bo coraz mniej są realne,
coraz mniej mnie zaczynają bawić, a może już nie ma o czym mówić o zabawie, coraz mniej mnie podnoszą na duch. Ba. Może obietnice nawet mnie zaczynają drażnić. Dlaczego? No bo obiecują, a ja tego nie widzę. Jak myślisz, Abraham, będąc człowiekiem z krwi i kości, jak widzimy, podobnym do ciebie i do mnie, bo tak samo popełnia błędy. On nie czuł tego. To było trudne doświadczenie. Ale Abraham, żywiąc nadzieję, czyli zasila tę nadzieję. I Bóg, zobaczcie, na tej podstawie, można powiedzieć, w tym całym doświadczeniu rozwoju wiary i nadziei Abrama, można powiedzieć, że Bóg nigdy nie przychodzi za wcześnie, ani też nigdy się nie spóźnia. Zawsze przychodzi o czasie. Ale jakim czasie? O Jego czasie. Dlatego on powiada, ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Miej społeczność ze mną. Trwaj w społeczności Bożej doskonale. I gdy otworzymy dalej 17 rozdział, przeczytamy dalej takie słowa, które pokazują nam rozwój jego wiary. Potem rzekł Bóg do Abrahama, Saraj swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czyż stuletniemu może się urodzić dziecko i czyż Sara 90-letnia może rodzić? I rzekł Abraham do Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed Twoim obliczem. Na to rzekł Bóg, nie, ale żona Twoja Sara urodzi Ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Co do Ismaela, wysłuchałem Cię, oto pobłogosławię mu i rozplenię go i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on 12 książąt i uczynię z niego naród wielki. Oto, co dzieje się dalej. Widzicie reakcję Abrama, to o czym mówiliśmy, na ile on jest podobny do nas. Abram już na tyle jest doświadczony, już w tej relacji z Bogiem, na tyle jest oswojony i bezpieczny, że nawet się śmieje. Czytamy, co zrobił, że padł na oblicze swoje i roześmiał się. Roześmiał się. Z czego on się roześmiał? Z radości? Ach, dobrze, Boże, ja Ci dziękuję, że znowu mi obiecujesz. A gdzie jest spełnienie? Czy miał to na myśli? Tak. Bo za chwilę mówi, dobrze, że jeszcze mam Ismaela. Tak, tak, Panie Boże, tak. Dobrze, Sara, tak, tak, ona urodzi. Wszystko fajnie, ale w duchu dobrze, że jeszcze mam tego Ismaela. Tak, jakby nie było, to jest mój krewny. Ale Bóg to wszystko widzi. Jak widzimy, on nie ujawnił tych myśli, ale Bóg zna serce człowieka. Wie, co myśli, czy czujesz. Ale co się dzieje? Rozgniewał się Pan Bóg i powiedział, no Abramie, Abrahamie, to już przesadziłeś. Ty się będziesz śmiał z tego, co ja mówię? O nie, kochany, tak nie będziemy postępować. Tak może postąpiłbyś ty i ja. Z człowiekiem, który by zaczął mieć wątpliwości w to, co mówisz. Ale zobaczcie, boskie miłosierdzie, boską cierpliwość, boską wyrozumiałość. Gdzie widzi Abraham? Tak samo widzi ciebie i mnie. W stanie kryzysu, kiedy twoja wiara po prostu się kruszy. Kiedy wydaje ci się, że twoja wiara to jest jak zamek z piasku. Że już się osypuje coraz mocniej. Im bardziej dłużej będzie trwać, bardziej woda wyparuje z tego zamku, to wiatr go rozsypie. Że ta wiara czasami jest tak ulotna, wydaje się, że nic już nie mam. Kiedyś rozumiałem Boga. Kiedyś czułem, że Bóg jest blisko. Czułem przez mój entuzjazm. Tak, bo entuzjazm, emocje pierwszego kontaktu, kiedy pojawia się obietnica, są wspaniałe. Wtedy płonie w nas wiara. Ale potem mija czas oczekiwania, czas żywienia nadziei. Pytanie, czy żywisz nadzieję? I czym żywisz nadzieję pokładaną w Bogu? Co to znaczy żywić? Czym zasilasz tę nadzieję? Co sprawia, że myślisz o spełnieniu obietnicy? I czy w ogóle jeszcze myślisz
o spełnieniu obietnic. To jest bardzo ważne. Życie Abrahama, ta historia pokazuje nam. I ten skrót apostoła Pawła. I to szczególnie piękne stwierdzenie. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Wiara. Co to znaczy wiara? List do Hebrajczyków mówi nam pewność tego, czego się spodziewasz, przeświadczenie o tym, czego nie widzisz. Widzisz Abrahama. On walczy z niepewnością. On boryka się z różnego rodzaju doznaniami. Przede wszystkim jego zmysłowość jest dla niego trudnością, tak jak i twoja i moja. Twoja i moja zmysłowość to są właśnie nasze uczucia, bodźce, które tworzą twoje samopoczucie. Że widzą twoje oczy, słyszą twoje uszy, smakujesz, wąchasz, dotykasz. I teraz patrzysz i najczęściej z natury to jest rzeczywiste, co odbieramy, wydaje nam się, co jesteśmy w stanie odebrać swoimi zmysłami. Dlatego iluzja nas bawi. Jeśli ktoś potrafi nam zrobić jakieś coś zaczarować, raptem coś znika, co widziałem przed chwilą. Bo to są pierwsze podstawowe bodźce, na które jesteśmy bardzo wrażliwi. Ale zobaczcie Abraham, który uczy się po prostu ufać. Walczy ze swoją niepewnością, czyli z wątpliwością. Wątpliwość to jest właśnie niepewność. A wiara to jest pewność i to jest właśnie ta różnica. Abraham, żywiąc nadzieję, wbrew nadziei, uwierzył, ale czego? Obietnicy. Nie własnym zmysłom, ale boskiej obietnicy. Że tak będzie. Dlaczego? Bo ten, który obiecuje, on to spełni. On oparł się na charakterystyce Boga. Że wie, kim jest Bóg. I postąpił zgodnie z tym, co Bóg powiedział. Trwaj w społeczności ze mną. Bądź doskonały. A uczynię z ciebie naród wielki. Oto historia Abrahama. Abrahama, który zwany jest ojcem wielu narodów, tak się tłumaczy jego imię, ojcem kochającym, a po zmianie Abraham, ojciec wywyższony, szczególny, godny czci. A tu mamy na uwadze, dlaczego? No bo ma być ojcem wielu narodów. Sara to jest właśnie księżniczka. Sara to jest ta, która towarzyszy temu wielkiemu ojcu. I Bóg czyni z nich tę właśnie parę, z której rodzi się ten naród wielki i błogosławieństwo wielu narodów. Ale to jest dla nas, jak powiedzieliśmy, pewnym odbiciem. Może być. Jeśli rodzi się w tobie zaufanie, że Pismo Święte jest natchnionym Słowem Boga, a jest nim. Jeśli zaczynasz dostrzegać pewne wątki, które są zbliżone do ciebie, że też borykasz się ze swoimi wątpliwościami, niepewnościami. To ta historia również odpowiada ci na to, co możesz z tym zrobić. Przede wszystkim Bóg przemawia i dlatego to jest piękne, bo tu nie ma nawet imienia użytego. Każde imię możesz wstawić. Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Jam jest Bóg Wszechmogący, wpisz swoje imię i przeczytaj jeszcze raz, co Bóg mówi do ciebie. Trwaj w społeczności ze mną. Jak mogę trwać w społeczności z kimś, kogo nie widzę, nie czuję, a nawet go nie słyszę? Słowo Boże jest miejscem spotkania z żywym Bogiem. Pytanie, ale czy ja mogę rzeczywiście porównać siebie do Abrahama? No, w tych sytuacjach wątpliwości, no to tak, rzeczywiście, to ja może podobnie też się czuję, że czasami nawet może z drwiną patrzę na niektóre obietnice, bo one się nie spełniają i tak myślę sobie, czy warto w nie wierzyć? No, Abraham też miał to samo. Jak mu Bóg powiedział, że z niego będzie potomek, to on też się zaśmiał, no bo spojrzał na siebie, starszego człowieka. W tej kwestii jestem podobny do Abrahama. Tak, tak, tak. Ale w drugiej kwestii takiego zaufania, to nie wiem, czy ja bym dał radę. A przede wszystkim w takim Bóg do mnie nie przyszedł nigdy i nie mówił mi obietnicy. Czy tak nie jest? Czy przyszedł do ciebie Bóg i powiedział ci obietnicę? Z pewnej perspektywy byśmy powiedzieli, nie słyszałem głosu. Nie słyszałem. Bóg przyszedł do mnie, nigdy mnie też nie wyprowadzał na dwór, nie pokazywał gwiazd i nie kazał mi patrzeć i budować zaufania. Tak, chyba jestem odmiennym człowiekiem od niego.
tak, jeśli zatrzymasz się na tej historii i porównasz siebie tylko w tym aspekcie, tak, tak może być, że Bóg nie nawiedził twojego życia tak, jak nawiedził życie Abrahama. Ale chcę ci powiedzieć, że nawiedził cię jeszcze bardziej i lepiej, i bliżej niż Abrahama. Czy zauważyłeś to, że Bóg się spotkał z Abrahamem i przemówił do niego w 75 roku jego życia, w 85 roku jego życia i w 99 roku jego życia? Częstotliwość? Dosyć rzadka, byśmy powiedzieli. Jeśli chodzi o aspekt wiary, minimalna, można powiedzieć zerowa. Jak można wierzyć komuś, kto się ze mną w ciągu 30 lat spotkał, tam 25, 3 razy i każe mi w to samo wierzyć? Nie, po ludzku to jest niemożliwe. Ale chcę ci powiedzieć, że twoja i moja pozycja dzisiaj przez Jezusa Chrystusa, potomka Abrahama, jest dużo lepsza niż Abrahama. Bo Bóg przemówił przez tego Syna do ciebie i do mnie. I dzisiaj przemawia właśnie przez Pismo Święte. Jeśli chcesz powiedzieć, że mi nie dał obietnic, to nieuważnie słuchałeś. To nie poznałeś jeszcze Jezusa. To tkwisz w oszukańczej religijności, która stawia przed tobą obraz i daje ci masę obrzędów, żebyś substytut Boga uprawiał, a nie miał zupełnie pojęcia o tym, kim jest żywy Bóg. Żywy Bóg przemawia przez Pismo Święte. Zatem przysłuchaj się Słowu Bożemu, a zobaczysz, jak wiele obietnic ci mówi. Ale czy te obietnice są dla mnie? To księga napisana 2000 lat temu. Dobrze i wcześniej. Apostoł Piotr w drugim liście powiada, że przez Jezusa Chrystusa, w pierwszym liście powiada, że w Jezusie Chrystusie stajesz się kapłańskim wybrańcem, z rodem królewskim, narodem świętym do tego, żeby rozgłaszać cnoty tego, który wyrwał cię z ciemności do światłości. O czym to świadczy? Że jesteś wybranym Bożym. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, jeśli Ewangelia dotarła do twoich uszu, zrozumiałeś, że byłeś grzesznikiem, jesteś i za ciebie umiera Jezus Chrystus, to Bóg mówi do ciebie. To jest tak, jak do Abrahama powiedział, wyjdź z Haranu. To dzisiaj do ciebie mówi, wyjdź z grzesznego twojego życia i udaj się do ziemi, którą ci dam. A będziesz błogosławiony ty i twoje potomstwo. Czy słyszysz ten głos? A może już usłyszałeś kiedyś i poszedłeś? I dzisiaj tkwisz w takim miejscu, gdzie jesteś może na tym etapie między 75 a 85 rokiem Abrahama. Gdzieś, gdzie nie wszystkie te obietnice się spełniają. Wyszedłeś za nim, ale spotykasz tyle trudności, a jednocześnie tyle obietnic niespełnionych. Co masz o tym myśleć? Biblia mówi, drogie i święte obietnice zostały nam darowane przez Jezusa Chrystusa, abyśmy przez nie doświadczali mocy błogosławieństwa Bożego w naszym życiu. Nie mów, że Bóg nie dał ci obietnicy. Jeśli tak mówisz, to znaczy, że nieuważnie słuchasz Pana Boga. I powinieneś sobie zadać pytanie, czy jesteś wierzący, czy religijny? To jest bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne, bo od tego zależy, jakim staniesz przed sądem Bożym. Będziesz się powoływał na mnóstwo obrzędów. Może na kościoły, w których byłeś zapisany na listę. Ale usłyszysz rozczarowującą odpowiedź. To nie ma znaczenia. Jak to nie ma znaczenia? Przecież to jest cała kultura, tyle wieków funkcjonowała kultura chrześcijańska. Może kultura funkcjonowała, ale nie miała nic wspólnego z usprawiedliwieniem i zbawieniem. Bo to jest jedynie osiągalne przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który umarł na krzyżu Golgoty. Jeśli w Niego uwierzyłeś, to zacznij Go słuchać. Co jest ciekawe, Bóg mówi, trwaj w społeczności ze mną, a Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie wydaje owocu, tak wy, jeśli beze mnie będziecie, nie wydacie żadnego owocu. Widzicie spójność tych słów? Bóg w Jezusie Chrystusie mówi to samo do ciebie i do mnie, co mówił do Abrahama. Czy uświadamiasz sobie, kim jesteś? Że jesteś tak samo umiłowanym dzieckiem Bożym, tak jak Abraham był wybrańcem. Jeśli ufasz Ewangelii, stajesz się dzieckiem Abrahama. Stajesz się dziedzicem obietnic, które Bóg dał Abrahamowi. Kogo karmisz w swoim umyśle? Niewiarę, niepewność, własną pychę i rozczarowanie? Czy żywisz nadzieję? Odżywiasz
Twoje oczekiwania. Ale w jaki sposób możesz to robić? Nie przez obrzędy, ale przez trwanie w Słowie, bo wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. Trwaj w społeczności ze mną. Trwaj w Słowie moim. Słowo Boże niech mieszka w was obficie. Tak mówi Pismo Święte. Spójrz na swoje życie. W jakim punkcie jesteś? Czy doświadczasz spełnienia obietnic? Czy jesteś świadom, że Bóg dał ci jakiekolwiek obietnice? Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś dzieckiem Abrahama i że czekasz spełnienia obietnic? Ich też w ślad za ojcem Abrahamem odżywiasz tę nadzieję. Co możesz zrobić dzisiaj? Czy jest tu miejsce na jakąś decyzję? Tak. Tak jak była decyzja u Abrahama. Trzykrotnie, kiedy Bóg do niego przychodził, on podejmował decyzję. Ta decyzja polegała na tym, że raz wyszedł z Haranu. Ta decyzja mogła być w twoim życiu taka, że wyszedłeś z życia pełnego grzechu, poszedłeś za Chrystusem. Ale przychodzi moment, że znów jesteś poruszony. I dzisiaj może właśnie jest ten czas decyzji, żebyś odświeżył swoją świadomość, kim jesteś i kim dla ciebie jest Bóg. I może jest to czas decyzji, byś na nowo obrócił swoją uwagę i swoje myśli i wzrok na obietnice pańskie. I przestał oceniać siebie, Boga i rzeczywistość z perspektywy tylko tego, co widzą twoje oczy, co się dzieje na tym świecie. Ale otworzył oczy duchowe przez słuchanie Słowa Bożego. By na nowo w tobie ożyła wiara. Byś mógł w ślad za Abrahamem, wbrew nadziei, żywić nadzieję i uwierzyć Boga. Niech cię Bóg błogosławi w twojej decyzji. Amen.